Wesela Andrzeja Wajda. <grych> I zazwyczaj jakby powszechnie wiadomo, że Wajda był reżyserem filmu Wesela, który, kiedy powstał w 1972 roku, był uważany, był bardzo kontrowersyjny i zastanawiano się, co to ma wspólnego z Weselem. Natomiast dzisiaj funkcjonuje jako lektura szkolna, jak mi się wydaje. Po raz pierwszy zrealizował wesele w 1963 roku w Starym Teatrze w Krakowie. W 1972 roku nakręcił film Wesele i wrócił do wesela w Starym Teatrze w 1991 roku. Następnie w 1992 roku wystawił przedstawienie, które się nazywało Wesele di Hochzeit, czyli po niemiecku Wesele, y, w ramach Salzburger Festspiele w, Sa w Salzburgu i jeszcze w 1994 roku wystawił Wesele w, w Nemzety-Schinhas, Teatrze Narodowym w Budapeszcie. Czyli w sumie pięć razy Wajda zmagał się z Weselem. On właśnie używał tego określenia: z weselem się zmaga, nie, nie tyle reżyseruje i rzeczywiście o tym, na czym te zmagania polegały, jak każde z tych wesel jest zupełnie inne, jak odkrywa zupełnie inne też możliwości interpretacji wesela. Jak zmieniał się czas w ciągu tych prawie 30 lat, kiedy on Wesela wystawiał. O tym, o tym chciałabym opowiedzieć. Za każdym razem Wajda czytał Wesele inaczej, na nowo. Odkrywał inne jego walory i coś, co było ważne, strategię oddziaływania na, na widownię. Bo właśnie potencjalna siła oddziaływania Wesela, sposób jego oddziaływania. Fascynowały go przede wszystkim. Taka niezwykła zdolność poruszania y, uczuciami, myślami widza, poszukującego swojego miejsca w życiu społecznym, tak można to nazwać. Taka siła poruszenia, która ujawnia i kreuje z jednej strony mocne więzi społeczne, także narodowe, natomiast równocześnie. Siła, która domaga się bezwzględnej weryfikacji współczesnego życia społeczeństwa czy jednostki w konfrontacji z dziedzictwem idei, wyobrażeń, yy, wartości dziedziczonych, przekazanych przez pokolenia. Nie pozwala godzić się z tym, co jest. To ukochany cytat Baidy z Wesela: Dalej tak nie może być, dalej to nie może, tak nie może trwać. Nie pozwala godzić się z tym, co jest, domaga się zmiany istotnej, przemiany sposobu bycia, przemiany życia nawet, y, y, uczestników wes, wesela. I oba te aspekty były dla Wajdy ważne, y, kiedy przystępował do realizacji wesela. Takie działanie wesela według Wajdy było możliwe tylko wtedy, kiedy widzo, widzowie uczestniczyli w przedstawieniu. Wesela nie można oglądać, nie można obserwować tego, co się dzieje na scenie czy na ekranie. Trzeba, jak Wajda mówi, widz musi przeżyć dramat wraz z bohaterami. Tylko jak to osiągnąć? Za najważniejszą strategię działania wesela. Wajda uważał ścisły związek dramatu z życiem społeczeństwa, do którego się zwracał. Na każdym poziomie, poczynając od konkretnego wydarzenia, Bronowickiego Wesela Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczyków, poprzez politykę, sztukę, kulturę, po społeczne nastroje, niekoniecznie uświadomione takie nadzieje i z jednej strony lęki, niepokoje, z drugiej. Tylko wesele czytane z takiej perspektywy okazuje się dramatem historycznym i lokalnym. Wajda widział w tym podstawowy problem realizacji, choć równocześnie oczywiście wiedział i to cenił, że wesele jest utworem niesłychanie żywotnym, ciągle inspirującym. Mnóstwo zresztą przedstawień w tym okresie na początkowym, szczególnie kiedy wesela wystawia. Teraz, żeby te wesela ożywić, żeby je na powrót uczynić dziełem współczesnym, to znaczy utworem, który z równą siłą, jak na prapremierze, będzie przemawiał do widowni, musi dotykać oczywiście kwestii tu i teraz istotnych dla widowni, jej potrzeb, jej niepokojów. Wreszcie musi przemawiać językiem dzisiaj zrozumiałym dla widowni. Wajda z niesłuchaną inwencją i odwagą próbował sprostać temu zadaniu. Z jednej strony wsłuchany w utwór Wyspiańskiego, czytany ciągle na nowo, z drugiej wsłuchany w ciągle zmieniające się wyzwania życia społecznego w danym miejscu i czasie, kiedy realizował wesele. Po raz pierwszy ślady fascynacji Weselem widać w jego filmie Popiół i diament, według powieści Andrzejewskiego, nawiązującej też do Wesela, przede wszystkim w motywie chocholego tańca właśnie, z takim przenikaniem się obrazów tańca, już takich, takiego rzeczywiście chocholego tańca, Gości w hotelu Metropoli śmierci na śmietniku Maćka Chełmickiego. Teraz, dlaczego o tym filmie mówię? Bo on po pierwsze sprawił, że Zygmunt Hibner zaproponował mu wajdzie, realizację przedstawienia teatralnego ze Zbyszkiem cybulskim. I to przez to była sztuka Kapelusz deszczu i to przedstawienie się bardzo udało. Wajdaś tak ośmielił się, że tak powiem, reżyserować także w teatrze. Zrobił jeszcze kilka przedstawień i właśnie Zygmunt Hibner, kiedy objął dyrekcję Starego Teatru w Krakowie w 1963 roku, zaproponował mu w ogóle na otwarcie realizację Wesela. Na co Wajda się zgodził. Ale równocześnie w tym samym czasie myślał o filmie Wesela. I to jest i y, 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 y to jest ciekawe, bo pomysł na ten film miał taki, że będzie to film całkowicie współczesny. Scenariusz y, y, na, y, miał mu napisać najpierw Andrzejewski, potem Andrzej Kijowski, ale własnymi słowami. To miało to być wesele współcześnie napisane, które dzieje się najlepiej pod Warszawą, może w Jabłonie, mówił, mówił Wajda, gdzie chłopami mieli być członkowie zespołu takiego jak Mazowsze, tacy niby chłopi, przebierańcy, ktoś dzisiaj, no a artyści współczesnymi postaciami. Na przykład ciekawy był pomysł na Rachelę, która miała być zagraniczną dziennikarką, która bardzo chce być Polką. Mówi trochę źle po polsku, ale strasznie chce być Polką. I równocześnie także do niej odnoszą się sceny wizyjne. I one w wypadku takiego scenariusza, tego filmu, Miały dotyczyć getta warszawskiego. Rachela jest Żydówką. I to miał się, jakby taki wątek, jest w scenariuszu kioskiego, który przetrwał i nigdy nie został zrealizowany. Natomiast jak wiemy, filmy na, z Wesela oparte na podobnym pomyśle zostały realizowane. Ostatnie, nawet, właśnie ma premierę. Natomiast co z tego wesela tam zostawało? Oczywiście elementy struktury, sytuacja wesela, zderzenie grupy dwóch grup społecznych, przywołanie jakieś dziedzictwa przeszłości i na pewno chodzi taniec. To od, od początku wiedzieli, że tam będzie. Ale co ciekawe? W teatrze w tym 1963 roku Wajda poszedł zupełnie inną drogą, mianowicie spróbował pokazać poprzez dramat historyczny, jak myślał wówczas o weselu, współczesny obraz Polski. Była to zresztą to dygresja, ale droga, którą potem zrobił kilka bardzo ważnych w Polsce filmów, na przykład Popioły, które były w latach 60 najbardziej dyskutowanym filmem takim wywołującym dyskusję o Polsce i historii itd. tak jak Bessela. Wróćmy do Wesela. W, teatrze. w tym czasie wesele było bardzo często wystawiane i zazwyczaj było wystawiane w różnych takich nowoczesnych stylizacjach. Tymczasem Wajda usytuował wesele w realistycznie zabudowanej, częściowo według didaskaliów, izbie, która jeszcze dodatkowo była pracownią malarza. Jak się okazywało w trakcie przedstawienia. I w tej Bronowickiej izbie, bo mówiono, pisano, że było na początku, jak na weselu, było jak w życiu. Co róż ktoś wpadał do izby, yy, yy, cały czas kręcili się tam, i chłopi, i ci inteligenci artyści postaci Wajda ubrał, co ciekawe, w autentyczne stroje z epoki. Rzeczywiście wyszukiwali no, przechowywanych przechowywanych wiejskich chatach paradnych strojów i kobiet, i, 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 i mężczyzn. Jeszcze wtedy były dostępne suknie z początku wieku w Krakowie. Albo szyto je z, według wzorców, ale rzeczywiście takich z y, około 1900 roku. Y, Wajda zmieniał także, y, o co chodziło. Y, Wajda chciał, żeby widownia w postaciach wesela rozpoznała swoich przodków. To jakby tym, tym nurtem myślał. To nie do końca się udało. Tu znowu dygresja, bo na przykład secesyjne suknie, które już 10 lat później były niesłuchanie modne, w ogóle była moda na secesję, w tym 63 roku wydawały się dziwaczne. Takie groteskowe, tak o nich pisano. Bajda bardzo się, że tak powiem, tą genezą wesela wtedy zajął. Jeździł do rydlówki właśnie. No szukał różnych materiałów. Także ludzi, którzy albo byli uczestnikami wesela, jeszcze tacy żyli, albo o tym weselu wiedzieli więcej. Jak się de facto w postaciach odkrywał historyczne postaci. Gospodarz to Włodzimierz Tetmajer. Znaczy pierwowzory postaci i traktował je jako, no jako że tak powiem, osoby. Istniejące z krwi i kości, istniejące w historii. I aktorzy nie grali ani szopkowych, ani teatralnych figur, tylko właściwie historyczne postacie. I grali swoje odniesienie do tych historycznych postaci z jednej strony, a z drugiej strony do rzeczywistości, w której żyli tu i teraz, w tym 1963 roku. To pozwalało odrzucić wiele już wtedy funkcjonujących takich schematycznych wyobrażeń o postaciach. Na przykład zdecydowanie idealizowana była w teatrze Panna Młoda i przez Pana Młodego, ale też przez reżyserów, takie niewinne to i dziecinne. Tymczasem panna młoda Izabeli Orszewskiej, młodej wtedy bardzo zdolnej aktorki. Rwała się z pełną energią, rwała się do innego życia i też przypominała, tu chcę zacytować, właściwie przypomina dzisiejszą lumpę proletariuszką. Czyli gdzieś taki element pospolitości był mocno tutaj akcentowany. Leszek Herdegen, który grał poetę, cytuję, porzuca wizję człowieka wielkiej kultury i ogłady towarzyskiej. Jest jednym z przedstawicieli inteligenckiej niemożności, inteligenckiej pychy, kimś nieco odrażającym i zakłamanym. Wobec Racheli i innych jest wyniosły i ironiczny. Gospodarz Artura Młodnickiego był właśnie wzorowany na Włodzimierzu Tetmajerze. W cudzysłowie, arcytyp Polonusa po gospodarsku rozważny, po malarsku rozwichrzany. I teraz taką słynną sceną z tego przedstawienia była scena, kiedy pod koniec drugiego aktu odsłaniał swój obraz, który był w tej izbie. I był to obraz malowanych kosynierów, obraz Rasławic. No i w takim akcie desperackiej rozpaczy krzyczał, a od co nas, z nas pozostało? Lalka, szopki, podłe maski, farbowany fałsz, obrazki, niegdyś gdzieś tam i tak dalej. Wymachiwał szablą, prowadził do boju tych swoich wymalowanych kozynierów, a potem pijany walił się z nóg. Ta scena była chyba, często powtarzam pisano o niej w recenzjach, ona chyba była bardzo znamienna dla obrazowania tego przedstawienia i jego wymowy. Wajda często w tym przedstawieniu ustawiał sytuację tak, żeby działanie aktorów obnażało brak działania, ustawiał sytuację na przykład wbrew słowom postaci. Przede wszystkim w relacjach. Pomiędzy bohaterami, bardzo akcentując ich wzajemną obcość, napięcia, konflikty, obnażał pozory mistyfikację tego weselnego zbratania ludu i inteligencji. To obnażenie mistyfikacji wspólnoty, słowo mistyfikacja, pojawia się w co drugiej recenzji, co ciekawe. Było wyraźnie najistotniejszym i najbardziej dojmującym doświadczeniem dla widzów lat 60. żyjących w polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, no, która usiłowała, że tak powiem, tworzyć własną wspólnotę. Ta realistyczna konwencja grania wesela sprawdziła się najlepiej w pierwszym akcie. W drugim akcie wajda, podobnie jak w realistyczno-symbolicznych filmach, tak jak właśnie popiół i diament ożywiał istniejące przedmioty, znaczy od konkretu szedł do symbolu, tak na przykład zbroja ogromniała i, i, i w tej zbroi, że tak powiem, ze zbroi mówił Czarny Rycerz i tak dalej. Wyzwanie i ciężar mitów dawnej wielkości Polski Wajda tutaj wiązał właśnie z Rasławicami, Z takimi nieg niegdysiejszymi, walecznymi zwycięstwami. I miał taki pomysł ciekawy, z którego został projekt ma namalowany. Mianowicie taki, że, że finał będzie wyglądał w ten sposób, że na dole gdzieś białe postacie tańczą, prawdopodobnie chocholi taniec, a na dnie spada właściwie, zjeżdża kurtyna z bitwą pod Grunwaldem, takim ten, bardzo to znamienne. Wojda nie był zadowolony z tego wesela, ale on z kolejnych nie był zadowolony. Ale tutaj także zraził, zraził się do pracy w teatrze i rzeczywiście przez dobrych kilka lat do teatru nie wracał. Robiąc to pierwsze wesele, miał bardzo wiele filmowych pomysłów. Na przykład chciał, żeby cały czas za sceną tańczyli weselnicy, co oczywiście by całkowicie zatupywało tekst i w ogóle akcję. Nawet zrobiono taką próbę, że podbijano filcem buty postaci, no ale nic z tego nie wyszło. W 70. roku Wajda znowu zaczął myśleć o filmie. Powierzył pisanie scenariusza znowu Andrzejowi Kijowskiemu, ale tym razem z założeniem tego, że, że pisze, że tak powiem, słowami Wyspiańskiego. Więc to już było inaczej. Znowu oni obaj sięgnęli do genezy utworu, jeszcze w innym wymiarze, bo jak pamiętamy z początku filmu, takiego to, co było także w nim ważne znaczy geopolity, geopolityczne położenie Krakowa to bardzo wyraźnie widać na początku, na końcu też przez realia współczesnego życia do sztuki przełomu wieków, znaczy oczywiście XIX i XX wieku. Ale tym razem wejdę o Weselu myślał kompletnie inaczej. Mówił tak Wesele jest to utwór impresyjny, tak impresyjny, że chciałoby się, by z meandrów dymu papierosa, który pali poeta, zjawiła się przed nim Rachela. Jakaś realno-nierealna. Ludzie wymieszani ze swoimi myślami, projekcją ich marzeń, tego, co nimi miota. W filmie byłoby to bardziej spoiste niż w teatrze. Między obrazem, muzyką, twarzami a tym, co przeżywają, nie ma żadnej różnicy. Sposób oddziaływania projektowanego filmu Wajda porównuje teraz do psychodelicznego seansu. Wie, że obecnie kino umożliwia takie działanie. Jest to czas, kiedy, jak Wajda mówi, kino sobie przypomniało, że jest sztuką od słowa sztuczne. Kinowizyjne, kino, na przykład montaż, montaż pod takie strumienia świadomości tego kina nowej fali. Wszelkiego rodzaju filmy kreacyjne, których w tym czasie było bardzo dużo. Sam Wajda już inaczej kręci filmy. Filmowe Wesele nakręcił na przykład po wszystko na sprzedaż, takim zupełnie inaczej zrealizowanym filmie. I o ile wcześniej Wajda uważał, że Wesele jest utworem historycznym, to teraz odwrotnie. Uważa, że jest to utwór niesłychanie nowatorski w takim w swojej formie takiego słowno-malarsko-muzycznego utworu, zapisanego w tekście i w didaskaliach, przede wszystkim w scenach wizyjnych. No i oczywiście w finale. Nowatorstwo polega tutaj na takim płynnym, kapryśnym przekraczaniu granic rodzajów i gatunków, niezwykłym spojeniu realności i fantastyki, literatury, malarstwa, muzyki, form gatunków, sztuki wysokiej, sztuki popularnej. I w ten sposób Wyspiański, jak, jak Bajda uważał, potrafił ogarnąć w tym utworze całą Polskę. Realizując filmowe wesele, Wajba, Wajda czerpał zarówno z doświadczeń sztuki najnowszej i inspiracji Wyspiańskiego. Powstał film niezwykły, bardzo oryginalny. Rytm, barwa, światło, dźwięk, ruch, akcja, a nie słowo są tutaj podstawowym środkiem oddziaływania. Natomiast przez cały film przeplatają się takie dwa emocjonalne motywy. Nasycony tak intensywnymi barwami, porywającym rytmem, skoczną muzyką, ruchem, tańcem, motyw witalności, energii, który prowadzi w końcu do takiego upojenia i zmęczenia, i motyw niepokoju, lęku, obrazów zszarzałych, zamglonych, przenikniętych natrętnymi, niespokojnymi dźwiękami. Pierwszy, jak pamiętamy, dominuje na początku filmu, drugi na końcu, aż wreszcie rozmyje się w obrazie chocholego tańca w tych mgłach poranka. I w muzyce na przykład Stanisław Radwan przeplata i spaja motywy Oberków, Kujawiaków, Poloneza, Chopina, Mendelsona, Heinau i bardzo nowoczesne instrumenty i nowoczesną awangardą muzykę, wreszcie muzykę rockową. Chochoł śpiewa według melodii ludowej zapisanej przez Wyspiańskiego, no ale jego śpiewa z poruszającą ekspresją współczesnego wówczas barda, właśnie Czesława Niemena. Tak samo jak muzyka, filmowe obrazy przywołują i ożywają pamięć dawnej, najnowszej kultury sztuki filmowej i malarskiej. Konwencje kina akcji na przykład, takie jak na początku, horroru jak w scenach wizyjnych, właśnie ten montaż strumienia podświadomości w scenach wizyjnych, kina dokumentalnego, które próbuje sfotografować, że tak powiem, samo życie, zdarzenie indywidualnych ludzi. Ale też aktorskie postaci są na filmowych zbliżeniach. Zastępują, bardzo często zastygają w kompozycjach. Nie zawsze zastygają, ale że tak powiem, są, są upadabniane do kompozycji doskonale znanych z malarstwa wyspiańskiego, mehofera, właśnie Włodzimierza, Tettmajera, Gierymskiego. To, co wyjątkowe, indywidualne, cielesne, ujawnia swoją typowość, to widać przede wszystkim w rozróżnieniu chłopów i, i inteligencji. I to, co, co jest współczesnym filmowym wyobrażeniem, ujawnia swoją ponadczasowość, uniwersalność, wchodzi w dialog z przeszłością i także ożywia pamięć różnych wątków kultury, tradycji, historii. Całość filmu spaja roztańczony, jak mówiono, kolisty często ruch kamery prowadzonej przez świetnego operatora, niesłychanie muzykalnego, co tu było ważne, Witolda Sobocińskiego. I on jako ten ruch kamery wciąga widza, przejmuje funkcję rytmu i melodii wyspiańskiego, prowadzi widownię. Ja mówię dużo tutaj o estetyce tego filmu. On jest, on jest generalnie znany, ale to są rzeczy, które, na które mniej mm, się zwraca uwaga, bardzo, bardzo wydaje mi się istotne. Zróżnicowanie, wielobarwność przedstawionego weselu świata w dużej mierze wynika z gry aktorów. I znowu Wajda zaangażował do, do tego filmu. Aktorów filmowych, takiego jak znanych, takiego jak, jak Olbrychski, yy, aktorów teatralnych, mniej znanych i w ogóle amatorów, ten zespół, który cały czas ludowy, który tam był, debiutantów, panna młoda była debiutantką. Yy. Aktorów nie tylko różnego wieku i osobowości, ale też aktorów o różnych warsztatach. Oni na przykład bardzo różnie podchodzili do tekstu wyspińskiego. Niektórzy, tak jak opaliński, mówili po prostu poezję, a niektórzy mówili prozą. Także i tutaj niczego nie ujednolicał. Zależało mu na tym, żeby wymieszać, że tak powiem, żeby nie ujednolicać stylistycznie wesela, ale te rozmaite konwencje wymieszać. Jak wiemy, powstało kilka świetnych ról tą, tą, w, w ten sposób. Natomiast prowadził ich tak, aktorów i tak ustawiał sytuację, znowu, żeby bardzo podkreślać i wyostrzać wszelkie możliwe konflikty pomiędzy postaciami. Chyba najbardziej wyalienowaną postacią w tym weselu jest Rachela Maj, taka dziwna, fascynująca i dziwaczna, Rachela Maj-Komorowskiej. Taką sceną powszechnie pamiętaną jest na przykład oniryczna, o niej pisano, oniryczna wizja tych kos krwawych kos na gardłach inteligentów. Były to sceny, które ewidentnie nawiązywały do wydarzeń, czy takie odczytywano, 68 i 70 roku. To znaczy do izolacji buntów studentów i robotników, 68-70 rok, do antysemickiej nagonki 1968 roku i późniejszych. Wernychora miał twarz Józefa Piłsudskiego. Był tylko jednym ze znaków mitu wspólnej walki narodowo-wyzwoleńczej, najsilniej w tym filmie ożywiającej i frustrującej weselne zgromadzenie i widownie. Co ciekawe, film wtedy, kiedy się ukazał, był często odczytywany jako obraz sytuacji beznadziejnej, tragicznej. Tak to jest. Natomiast te same osoby w latach 90. zaczęły czytać go inaczej, mówiąc, że można było w tej, w tej determinacji dążenia do wolności. Jednak postaci wesela, zobaczyć zapowiedź późniejszego wspólnego działania. No tutaj bardzo ciekawe, ciekawe są takie wypowiedzi Adama Michnika na, na ten temat. Taką zapowiedzią innych czasów wprost było ciut późniejsze po tym weselu przedstawienie, a potem serial telewizyjny z biegiem lat, z biegiem dni. No, o którym mówiono, że unosi się nad nim duch wesela, nie tylko w tym cytacie tytułu i, te, i to, to serial, jak, jak może Państwo pamiętają, kończy się jednak tym, że czternastym rokiem i wymarszem z Oleandrów Legionów. Za czasów powstania Solidarności, stanu wojennego, wyborów 1989 roku Wajda do wesela nie wraca, ani też do weselnych motywów. Ale właśnie do tych lat yy, historii najnowszej, żywo obecnej wówczas w pamięci widowni, odwoływał w kolejnym przedstawieniu wesela, tym zrealizowanym w 1991 roku w Starym Teatrze w Krakowie. Dawniejsza historia pozostawała już tylko akcesoriami scenicznymi. W scenach z widmami artyści inteligenci już tylko z sobą samymi rozmawiali. Dziennikarzowi Krzysztofa Globisza i widowni wystarczył kawałek czerwonej chusty, żeby w Panie Młodym Jana Peszka zobaczyć Stańczyka. Wernychora Jerzego Blińczyckiego przynosił z sobą zwinięty proporczyk Solidarności. Przedstawienie odbierały, otwierały dwa obrazy: słomiane chochoły we mgle z obrazu wyspieńskiego kadry i zaraz po nim momentalny, głośny, taki rozświetlony obraz wirujących w tańcu par. Takich bezpośrednich aluzji do najnowszej historii było w przedstawieniu niewiele. Natomiast całość zdecydowanie przywoływała pamięć mitologi mitologizowanego już wówczas czasu Solidarności. Nie odzyskana już wolność była fundamentem wspólnych pragnień i dążeń, ale utracona w burzliwych czasach początku transformacji idea społecznej Solidarności stawała się utraconym mitem wspólnoty zbudza nostalgię, tęsknotę, no i bolesne rozgoryczenie dniem dzisiejszym. Jak pamiętamy, jedna recenzja się nazywa, była zatytułowana Nie polezie orzeł w główna. Cytatem ze wspaniańskiego: Znowu rozdźwięki między bohaterami dramatu i niemożność współtwórczego działania stawały się istotnym elementem scenizacji Wesela, ale miały już zupełnie inny charakter. I całe przedstawienie miało inny charakter. Wajda nie odwoływał się tym razem do genezy utworu, tylko czytał to wesele po prostu jako y, sa samo w sobie, jako utwór sensu stricte teatralny. Nie zamierzał bynajmniej rekonstruować inscenizacji premiery ale posiłkując się didaskalia, didaskaliami, chciał wykreować przedstawienie teatralne korespondujące z estetyką teatru tego czasu, ale właśnie teatralne, nie filmowe już. I nawet w kolorycie takim, utrzymanym w gamie biało-czarny, nawiązywał do przedstawień ówczesnych Kantora, Krystiana Lupy itd. Tak Yy, Krystyna Zachwatowicz skomponowała taką wyraźnie teatralną scenę yy, z niskim, ta izba miała taki bardzo niski pułap, yy, była wydłużona. Yy, I to co było yy, te, zabudowana właściwie głównie na obrzeżach, także taki konflikt, w ogóle symbolika tych przedmiotów, które tam są na scenie nie była taka istotna. Natomiast to było wnętrze bardzo nieprzytulne, co i odczuwały postaci, w pierwszym akcie szczególnie wchodzące na scenę, i widownia. To była nagle taka obca, nieprzyjazna przestrzeń. Także Zachwatowicz wyciszyła kolorystykę kostiumów. Te, te spódnice kwiaciaste kobiet kryły białe fartuchy. Na biało była ubrana panna młoda. No, reszta ci inteligenci artyści w czarnych surdutach, także taki, taki cały, cały obraz był, był bardzo przyciemniony. A weselna zabawa była tylko już takim błyskiem światła, muzyki, w momencie kiedy otwierały się drzwi do drugiej izby. I tych, tych momentów było w tym przedstawieniu stosunkowo niewiele. Na scenie nie było tłumów, tak jak u Wyspiańskiego pojawiały się po dwie osoby najczęściej, dopiero w trzecim akcie większa ilość osób. To wesele teatralne nie miało takiej porywającej siły, jaką ma wesele filmowe, ale bardzo było przejmujące i takie hipnotyczne bardziej. A co, co ciekawe z naszego punktu widzenia tutaj przywoływało tematy i emocje wcześniej w ogóle w przedstawieniach wajdy niewidoczne lub prawie niewidoczne. O tym za chwilę. Tym razem Wajda, a działo się tak za znacznie bardziej wieloznaczne ono też było. Działo się tak za sprawą tekstu. Tym razem z niewielkimi skrótami Bajda wyreżyserował całe wesele, no i aktorów. Żartował wtedy, że dawniej myślał, że, reżyser, że wesele wymaga teraz wymaga dzisiaj reżysera, a teraz wie, że wymaga przede wszystkim aktorów. Na pierwszej próbie aktorom dał, znaczy dał maszynopis bez znaków interpunkcyjnych. To, co odkrył profesor Gott, że, że tak Wyspiański najpierw dał, dał aktorom teksty. No właśnie po to, żeby mogli z nimi robić to, co im w duszy gra. Pierwsza próba była bardzo niezwykła, ponieważ Wejda najpierw przypomniał aktorom ich wcześniejsze role w Weselu. I tak Anna Dymna debiutowała w ogóle na scenie jako Isia, teraz miała grać gospodynię. Jerzy Trela, który grał poetę. W, który teraz grał, dostał rolę poety, grał Jaśka w Weselu Grzegorzewskiego. Teresa budzisz Krzyżanowska po raz drugi grała, grała Rachelę. Huk, który niegdyś grał Czepca, teraz dostał rolę gospodarza. Jerzy Nowak, który kiedyś grał Pana Młodego, w tym pierwszym weselu w 1963 roku, teraz grał Żyda. Także wesele stawało się, to, to ważne dla aktorów, ale to potem promieniuje na widownię. Było taką rodzinną tradycją teatralną, o może tak bym tak nazwała. Aktorzy indywidualizowali i cieniowali swoje postacie zależnie od partytury, wesela, sytuacji partnera, własnego odniesienia do bohaterów i do rzeczywistości. Relacje pomiędzy nimi, początkowo bardzo niechętnymi w jakiemukolwiek porozumieniu, w takiej właśnie obcej sobie sytuacji wszyscy się tutaj znajdowali, nie były tak silnie związane z różnicą pochodzenia. To było nowe. Wynikały z różnicy osobowości, pragnień, dążeń, wyobrażeń. Postawy wobec życia, pokazanego nie tylko w wymiarze społecznym, ale także egzystencjalnym. Więc najpierw ta niechęć do porozumienia, wzajemna obcość, rozdźwięki dotyczyły zgorzkniałego dziennikarza Krzysztofa Globisza i podekscytowanego czepca Jerzego Grałka, chętnych do zabawy miejskich panianek i bardzo zrzędliwej, takiej kostycznej radczyni itd. Po raz pierwszy w weselach Wajdy wybrzmiały mocno tematy przemijania, miłości, rozwijane niekiedy w nieoczekiwany u niego sposób. Tak na przykład relacje pomiędzy młodą parą. Pamiętam je z filmu, prawda? Tutaj uro, uroczej młody, panny młodej Doroty Segdy niemal nic nie różniło od panienek z miasta. Było w niej tylko więcej życia, ciepła, ale nie było w niej cienia pospolitości, już nie mówiąc o wulgarności. Była wyraźnie zafascynowana starszym od niej panem młodym Jana Peszka, trochę śmiesznym, pozerskim, ale pełnym wdzięku, no i ogromnej adoracji oczywiście. Yy, a jego bardziej rozczulały niż irytowały, powiedzmy, czy, czy przerażały jej no, potknięcia towarzyskie. Tak to mniej więcej było. Mimo dysonansów, wybrzmiewały w ich związku chwile harmonii, takie zaprojektowane przez Wyspieńskiego, jak na przykład, kiedy będzie słońce i pogoda którzy śpiewali razem i tak na dwa różne ale zsynchronizowane sobą głosy. Co więcej w tym wątku była też zapowiedź udanego małżeństwa. W trzecim akcie role się odwracały. Pan młody był cały zalękniony i pełen niepokoju i frustracji. A ona właściwie traktowała go jak dziecko przytulała go, przykrywała go kocem, bardzo była wobec niego czuła. W tym naśladowała gospodynię. To wspaniała rola Anny Dymnej, która właśnie tutaj stała się taką mm, osobą. Która uosabiała właściwie siłę, ciepło, życiową mądrość. No łatwo sobie wyobrazić, że tak powiem, znając tą aktorkę. Ale też po raz pierwszy u Wajdy kobiety miały taką, takie znaczenie w Weselu. Dawniej nie, tak, tak jednak nie było. I wydobycie tych tematów, wątków, uczuć związanych z egzystencjalnym wymiarem. Życia bohaterów pozwalały rozpoznawać w nich to, co ponadczasowe, uniwersalne, a dzięki temu bliskie widowni, bliskie każdemu, ludzkie. Pozwoliły wybrzmieć mocno takim momentom konsolidacyjnym dramatu. Szczególnie silnie w trzecim akcie, który był zdecydowanie najlepszy w tym przedstawieniu. Znaczy, gdzie i jednoczą się osoby na scenie, ale także scena z widownią, aż oczywiście do momentu przybycia czepca, w finale rozegranym dokładnie według scenariusza, żeś tak wyrażę, według didaskaliu wyspińskiego. pod każdym względem. Właściwie słychać było z jednej strony, widać było, można było odczuć zarówno siłę teatralnej magii, której ulegają widzowie w tej scenie, w scenie oczekiwania przede wszystkim, a z drugiej strony siłę rozpaczliwego woła, wołania Jaśka o pamiętanie. Bo, o ile w tym przedstawieniu dominowało takie aktorstwo rozwibrowane emocjami, ale bardzo skupione i oszczędne, takie, które zwolna hipnotyzowało widownię, o tyle dwie postaci były zrobione, ustawione zupełnie inaczej, inaczej obsadzone. Jedną to był właśnie Andrzej Grabowski, specjalnie zaangażowany do tej roli przez Wajdę, w roli Jaśka a drugą Teresa budzisz Krzyżanowska w dublurze Addona Grochel, które grały, które grały Rachele. Bo o ile te uczucia wygrywane były, o których mówiłam w takim w skali powszechnego doświadczenia ludzi na widowni, to zarówno Rachela, jak i Ja się grali w wielkiej skali. Rachela rozbu i między nimi no wyraźnie był ustawiony kontrast, który powraca w tych przedstawieniach Wajdy Znowu dwa, dwie takie, dwa takie nurty. Rahul, Rachela była tą, która rozbudza wyobraźnie, czary, marzenia o wielkości, o wielkości uczuć ludzi, czynu, wreszcie Polski. I Jasiek, którego żadne czary się nie mają. Od początku, od pierwszej sceny z Kaśką. Od początku swoją eks, ekspresyjną, naturalistyczną grą wprowadzał inny ton, całkowicie obcy takiej rozpoetyzowanej, rozmarzonej rzeczywistości. W ostatniej scenie, kiedy żadne nawoływania nie pomagają, bierze się do roboty, struga ziemniaki. Aż i jego wchłonie Chocholitaniec, Ale oba te, te momenty były, jak mi się zdaje, mocno wygrane. To przedstawienie między innymi oglądał Peter Stein, wybitny reżyser i wówczas dyrektor bardzo prestiżowego festiwalu Salzburger Festspiele, który zaprosił Andrzeja Wajdę do, do realizacji wesela w Salzburgu. Wajda stanął ponownie po filmie, tym razem w teatrze, przed takim wyzwaniem wprowadzenia wesela w krąg kultury europejskiej, no, znaczy poza polskiej. I widział w tym teraz także pytanie o miejsca kultury narodowej w jednoczącej się Europie. Jesteśmy, przypomnę, w 1992 roku. Wajda podjął to wyzwanie i, i zgodził się realizować to wesele. Te przedstawienie przygotowywał stały zespół jego realizatorów wesela, czyli Krystyna Zachwatowicz – scenografia, Stanisław Radwan – muzyka. Natomiast do spektaklu zaangażowano aktorów zarówno z Niemiec, z Austrii i a, aktorów mówiących po polsku, mówiących, przepraszam, mówiących po niemiecku polskich aktorów. To był Aleksander Bardini, Olgier Łukaszewicz i, i Jan Wiczycki. Zespół znakomicie się skonsolidował za przyjaźnią, ale i rzeczywiście praca nad Weselem jakby zainteresowała ich także, także Polską. Ale zanim aktorzy, jak mówią, oswoili się z weselem, pokochali je, jak mówił jeden z aktorów, minęło sporo czasu. Najtrudniejsze do pojęcia były dla nich zagadnienia związane z narodowością, w ogóle z kwestiami narodowymi. Nie mogłem zrozumieć, mówił Zimmer na przykład, nie mogłem zrozumieć, że w tej sztuce serce i naród to jedno. Niektórzy aktorzy kompletnie nie mieli takiego poczucia silnego, silnej tożsamości narodowej. Z jednej strony między Niemcami i Austrią, z drugiej strony w ogromnie skomplikowanych biografiach. Nie wiem, był tam na przykład potomek, potomek Niemieckiego Żyda i Amerykanina. Żydówki Amerykanina, którzy, który potem grywał i w teatrach niemieckich, i w i w teatrze austriackim, także na Węgrzech. Także tutaj rzeczywiście tego typu osoby, już no, dla nich takie poczucie tożsamości było trudne. No i też różnie to wesele rozumieli. Bardzo jest zabawne, jak czytamy dzisiaj, bo robiono z nimi bardzo dokładne wywiady. Jak dzisiaj czytam, jak na przykład aktor, który grał Jaśka, mówił, jak to dobrze, że ten Jasiek zgubił Złoty Róg, bo przecież gdyby on go nie zgubił, to by doszło do krwawego powstania przeciwko wszystkim, Rosji, Austrii, Prusom. No, no więc rozumie Państwo, że nie było to takie proste. Pewien dystans, jaki aktorzy mieli do postaci sprawił, że było to pierwsze wesele Wajdy, które w pierwszym akcie było śmieszne. Było bardzo dużo momentów, takich wygrywanych przez aktorów, momentów, właśnie komicznych. No, ale tym razem znowu Wajdał uznał, że Wezele wymaga reżysera, dlatego że dla niepolskiego odbiorcy. Znowu wrócił temat historyczności, lokalności, a tutaj szerzej polskości sztuki. Na przykład te problemy związane z rozumieniem osób dramatu. No, i w perspektywie Wesela w Salzburgu. Yy, yy, I rozmawiał o tym z Peterem Steinem, który całkowicie rozwiał jego wątpliwości. Wajda notuje po rozmowie z nim. Przecież Stańczyk to dla widzów w Niemczech jest postać teatralna, błazen Szekspira, postać z teatru i tak będzie rozumiana. To samo rycerz, tym bardziej widmo. I Wajda notuje po tej rozmowie, trzeba wrócić do obrazów, do szaleństwa, do cudowności wesela. Konsekwencją tego myślenia było nie tylko bardzo efektowne plastycznie upostaciowanie zjaw, ale też baśniowa rama przedstawienia. Ono się roz, rozpoczynało w takim półmroku od biegnącej przez sad obrazu, takiej obiegnącej przez sad Racheli w stronę światła. Ona nie wchodzi wtedy do izby, ale niejako to wesele wyczarowuje. To ta aura baśniowośnie była od początku. Potem weselnej i otwierała się cała oświetlona, bardzo weselna izba, gdzie, gdzie spotykały się wszystkie postacie i bardzo tak kordialnie się z sobą witały. Tam śpiewano też kurdesza po polsku na przykład. No, więc to był taki baśniowy obraz happy endu baśni. O. Znowu taki radosny obraz wspólnoty był punktem odniesienia późniejszego rozgoryczenia. I baśniowy był też klimat dialogów, yy, yy, które właśnie ze zjawami. Te obrazy były bardzo efektowne, na przykład taki Hetman prowadzony przez świetlne psy diabły na. Na, na sznurku, znaczy jak na sznurku przez takie światła i tak dalej. Różne takie już no bardziej malarskie, może, może nie tylko filmowe pomysły. Zupełnie olśniewającą, zdumiewającą osobą był w tym przedstawieniu Hochoł. Jego grał bardzo zdolny performer Stefan Wolf-Schenburger, który był upastaciowany jako coś takiego żywo-martwego. On no, potrafił się nadzwyczajnie ruszać, wydobywał z siebie też taki przenikliwy, dziwny głos i tak... Robił wrażenie jakby żywego drzewa z gałęziami, rękami, jakąś taką kulą, kulą zamiast głowy, z oczyma bardzo zjawiskowa postać bardzo piękna i znakomicie przez niego animowana. To robiło ogromne wrażenie, bo on też na końcu wynurzał się ponad, ponad uczestnikami wesela. I tym ich hocholim tańcem był ponad nimi, no co było znowu aluzją do błędnego koła malczeskiego. I to błędne koło było na afiszu przedstawienia w Salzburgu. Jednak w tym fantastycznym świecie pojawiały się postacie, których dramaty, sposób bycia, nawet zachowania, żywo przypominał współczesnej widowni, no osoby im znane i współczesne. W wykonaniu wybitnych aktorów, a tych było w tym przedstawieniu wiele, powstały postaci niesłychanie fascynujące, ale też nieoczekiwane w polskiej tradycji grania, grania wesela. Najbardziej zaskakująca była znowu Rachela Dagmar Mancel. Inicjowała nie tylko kreację świata fantastycznego, no ale całe wesele, i on zobaczył w tej postaci właściwie taką postać współczesnej reżyserki. Ja trochę miałam wrażenie, że on myślał o korzystnej Jandzie, jak ją ustawiał, ale miała znacznie więcej do wygrania niż, niż Janda w filmie: znacznie więcej do wygrania, grając wesele. I ona miała w sobie. Tyle energii, tak epatowała sobą, nie, tak była niedbała o pewną śmieszność swojej zachłannej ciekawości, działając jak w gorączce a równocześnie wrażliwej, coś takiego w te, było w tej osobie. I ona niesłychanie silnie, że tak powiem... Lgnęła właśnie do ludzi, i jakby bała się być odrzucona. I w związku z, i w związku z tym, jakby reagowała wcześniej niż, wcześniej niż nawet została zaatakowana. Pamiętam taką dosyć niesamowitą scenę, kiedy na to zwykłe panie na imię Rachela, ona odpowiadała tak, jakby odpowiadała: To co? Jestem żydówką, to należy mnie zagazować. Rozumiem, tego typu momenty były. na no oczywiście były, były także momenty całkiem inne. Zimmer, który grał pana młodego, z kolei przypominał takich z takim kucykiem z tyłu przypominał takich niemłodych, niespełnionych artystów, uczących się po świecie, pełnych no, różnych pomysłów, ale, ale właściwie nie szukających swojego miejsca w życiu. No, i tak jak już znalazł tą, tą pannę młodą, tą, tą weselną izbę, to po prostu promieniał, cieszył się jak dziecko, bo strasznie zabawne także, ale, ale też urocze. No, a potem równie silnie się lękał. Takich ról było sporo. Tutaj nie znamy większości aktorów, acz, acz oni rzeczywiście wybitni, więc, więc tu skończę. To wesele było grane w ramach Salzburger Fest, szpile razy w 1992 roku i zostało powtórzone. Trochę jeszcze przy powtórce też pracował Stein, co troszkę zmieniając, trochę tam były, były też, ale nie, nie, zasad, nie zmieniał niczego w zasadniczym rysunku tego, tego, tej inscenizacji. I ta inscenizacja w 1994 roku została przeniesiona z Salzburga do Budapesztu. To już nie było, tutaj już Wajda nie miał nowych pomysłów inscenizacyjnych, byli nowi aktorzy, inni aktorzy, inny język, inaczej grek. I tutaj właściwie ta historia powinna się skończyć, ale ma jeszcze jeden, jeden akcent, mianowicie. 20 lat temu, w stulecie Wesela, w 2001 roku, Andrzejowi Wajdzie zaproponowano realizację wesela w teatrze słowackiego. I tak, pisze, tak pisał: Zdumiewające. Nigdy nie przypuszczałem, że mogę odmówić reżyserowania wesela, a zwłaszcza na scenie teatru słowackiego. Ale też nie spodziewałem się, że dożyję wolności, że za mojego życia Polska stanie się niezależnym politycznym krajem, politycznie krajem. Wyzwoliliśmy się może zbyt prędko spod ciężaru naszej przeszłości, wyalienowali od duchów i upiorów, które tak długo i tak skutecznie wskazywały nam drogę do wolności i dobrze nam z tym. Jakże i rzeczywiście w tym 2001 roku była też taka bardzo dobra konferencja na temat Wesela gdzie właściwie tak się wydawało, że to jest koniec, że wesele już przestanie, przestanie być aktualne, że nie mamy po co do niego sięgać. No ta wystawa, tudzież in, in, także książka czy katalog tejże wystawy dokumentują właśnie to, jak bardzo... To nieprawda. Wesele nagle okazało się. Było kilka lat przerwy, ale potem okazało się nadzwyczaj żywotne. Okazało się, że dobrze nam z tym, ale może nie aż tak, żeby wesela nie, nie wystawiać. Także. Gdyby Wajda żył 200 lat, może znowu by do wesela sięgnął. No ale teraz są nowe pokolenia, znowu to wesele jest inaczej czytane, bo ta cała historia też mówi o tym, jak bardzo wesele można inaczej czytać. No, trzeba mieć do tego, że tak powiem, fantazję, odwagę, inwencję Wajdy, ale, ale rzeczywiście wesele swoją żywotność w dalszym ciągu pokazuje. To chyba na tyle, dziękuję. Nie wiem, za długo trochę. Widziałem, że już przy końcówce byliście już trochę zmęczeni. Nie, bo to ponad godzinę. Jakby w tym. Jakieś, no nie wiem, no możecie sobie wycinać w razie czego, co chcecie. Znaczy dowcip polega też na tym, że ja starałam trzymać tekstu. Jak na takim żywym wykładzie, to jak wiem, że już ktoś się coś nudzi, to mam następną anegdotkę do opowiedzenia, żeby rozluźnić atmosferę. A tutaj... A, można, ale, ja muszę, ale to, to, to różne rzeczy, Natomiast, ale wiesz, takie, takie różne. Ja na przykład w dom dostałam od Weidy po napisaniu książki. Bardzo byłam wzruszona, bo oprawioną dostałam. Właśnie ten projekt kurtyny y, Bitwy pod Grunwaldem i w tym, to jest taka wyklejanka, to znaczy jest wyklejanka tego, tego to duże. Wyklejanka bitwy pod Grunwaldem i namalowane osoby na dole, bardzo wyraziste. Mm. <noise> Więc to tu mogę Wam dać zdjęcia. Z takich różnych, znaczy akurat materiałów po to. No i dobrze powiedziałabym. Znaczy, tą biomateriał Przepraszam, bo ja tak ten.